Siema, dobra, dzisiaj spróbuję pierwszy raz swoich sił na łaźni największej, czyli 250-280. Mam zastępstwo takiej postaci, myślę, że nie mam większych szans w konfrontacji z kimś, ale liczę na to, że nikogo tam nie będzie. Nie wiem dokładnie gdzie iść, ale mam dodatek, którego nie udostępnię. 7, chyba że, nie, jeszcze zobaczę, ale póki co nie udostępnię. 8,78. Wejście jest. Jeszcze nie wiem, gdzie to jest, pierwszy raz idę, więc moją głupotę będzie można ocenić, jeśli nie dojdę zbyt szybko. Zostało mi 9 minut na znalezienie. Myślę, że to sporo czasu jest mimo wszystko. Jak się on nazywał? Solatko, 878. O, to trzeba przejść przez te domki. Robiłem kiedyś tam questa. Dobra. Nie ma na co czekać i tak raczej nikogo nie będzie. Chociaż w sumie mam list gończy, więc jak ktoś sobie kliknie i zobaczy, że ja jestem tutaj, to niewykluczone, że pójdzie na łaźnię, a tak by zapomniał. Pozdrawiam z tego miejsca Soleczkę, czyli Mumina. Kasę wpłaciłem do skarbca, żeby osoba, która ze mną wygra, w razie czego, nie dostała nic. To są umiejętności. Wszystkie chyba z możliwych rozdane. Nie ja je układałem. Jestem tutaj tylko zastępcą. Ta postać służy mi tylko do bronienia się. Dla ludzi z bólem dupy, którzy myślą, że to się śmiejesz. Dla ludzi z bólem dupy. Nabił mi czas jako zastępca. Bo to oczywiście wszystko jest multikonto. Nie wiem, jakie błogosławieństwo trochę założyć. Tego trochę szkoda. To jest śmieciowe, ale mało USA daje. Ale na walkę PvP jest sam raz. Tego mam dużo, cały depozyt i jest dobry, ale... Mam 50% tuników? Znaczy nie, orientuję się. Nie mam, czyli to błogosławieństwo. Leczenia naturowego mniej niż na moim tancerzu. Tyle co na moim łowcy, nawet też mniej. Na 163. Słabo. To 75, a to takie same błogosławieństwa. Jota w jotę, wszystko takie samo, tylko to jest na dłużej. Jeszcze tego mam nie użyć, czyli wiadomo, że to wybiorę. Sprzed 3 lat jeszcze błogosławieństwo nie użyte ani razu. E zostawię sobie na później. Tak ogólnie to na tym spiku ze mną jest Sandroxy i aktuali chyba ten z Berufsa. Witam. Siemanko. Niestety Widlena nie ma. Widlen Legi lota. Nie no, nie będę się śmiał z Widlena, chociaż fajna jego reakcja była, polecam film. Mogę tylko żałować, że dzisiejszej reakcji Sumiriona nie usłyszałem, no ale... Ale słyszałem Wildena i musiałem zmienić ścieżkę dźwiękową. Nie no, tym razem ja darłem ryja na Wildena, który użył na mnie wyzywającego ataku i musiałem podchodzić i miałem chęć go nawet zaatakować przez moment. Boże, zapomniałem o łaźni. Dobra, wchodzę. Wyjaśnij mi, jestem zdecydowany. Godzin nie pomyliłem. Dobra, wchodzę. Nie ma tu nikogo. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Darmowa kasa, darmowe błogosławieństwo, darmowe punkty honoru, których i tak mam dużo. Nie potrzebuję ich w ogóle tutaj. Jak widać, mam list gończy. Zarówno ja, jak i właściciel konta stwierdziliśmy, że robienie questów dziennych nie jest zbyt dobrym pomysłem. W ogóle jaki fajny tu jest labirynt. Otwierzę grę i pokażę, jakie są kolizje, aż z ciekawości. Stwierdziliśmy, że bez sensu jest robić questy dzienne, bo i tak nie dogonimy całej topki. Chociaż mam trochę chęć wbić chociaż 287, żeby sobie ostatni ratunek założyć i inne takie legendy, które są... No tanie są po prostu, no 1G to nie jest dużo. Jak na to, żeby trochę dominować. Mam nadzieję, że się nie zmieni stan tutaj. Tak oto prezentują się kolizje, jeśli ktoś jest ciekawy. Schowam tą maskotkę, chociaż w sumie... Nie, schowam ją, bo mnie denerwuje tylko. Tak ją mogę przywołać w każdej sekundzie.
Fajne te kolizje. Tak jak na tym, tak jak na krwawej łaźni w Eder, tej 130-150 jest wejście po schodach, do której nie prowadzi donikąd. Podobnie jak na łaźni w Nital, tej do 210 poziomu od, sorry, 190. Są takie rowki fajne do ganiania się. Teraz. A, tu jest kolizja. Ogólnie mapka prezentuje się ładnie, dosyć jestem mile zaskoczony. To jest moja konsola. Jakby kogoś interesowało, jakich dodatków używam w sumie. To jest dodatek SOCPLAY, czyli to jest mój dodatek do udostępniania. To jest ładniejszy log walki, czyli to CBK i tak dalej, co siada w walce. Tu jest dodatek Darfula Show Events, polecam go naprawdę dobrze. Tu jest auto dodawanie do klanu, nie pytajcie dlaczego go używam. I tutaj jest wspaniały motyw. Dobra robota Cardera, którego pozdrawiam. Jeśli w ogóle będzie to oglądał, ale wątpię. Ale jeśli będzie oglądał, to dziękuję. No i co mogę powiedzieć? 3 minuty i koniec wejścia na mapkę. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Jeśli przyjdzie, to już błogosławieństwo czeka w gotowości. Od razu spełniam. Mówię, co jest do czego. Ten dodatek ma za zadanie witać na mapie. Czyli jak ktoś mi pisze hej, a mi się nie chce odpisać, to ja tylko klikam klik. I na czacie wyskakuje siema, elo albo różne inne takie. Gdy mi się nie chce, po prostu go naciskam. Ale zwykle piszę samemu. Jak jest coś po przecinku, znaczy, że piszę samemu. Jak jest siema, elo, to raczej nie. Tu mam panel motywów, czyli klikam motyw i sobie wybieram. Ale w związku z tym, że używam Newmargo, jest na razie zawieszone. Nie używam go, ale dodatki są klanowe, więc ktoś jeśli używa, to ja ich nie usuwam, bo mi nie przeszkadza ten Nitrilan oranżadowy, bodajże tak się nazywa ten itemek w Margo. Grafika mi się spodobała, stwierdziłem, że może być. Co dalej, co dalej? Licznik ubić E2, Darfula. Poprzez to, że logowanie było się, to nabiło mi się aż tyle gąsów, bo logowałem się klawiszem, czyli logowałem się tym dodatkiem. Tym dodatkiem się logowałem klawiszem i po prostu byłem zalogowany jako niby sam. Czas jako zastępca niestety mi uciekał, wszystko działało poprawnie, tylko do logowania się. Jakieś inne dane łapało. Używam kalkulatora, który nie wiem gdzie jest teraz. Kiedyś go znalazłem na Margo Extend kilka lat temu. Pokazuje mi to najmniejszy, największy level, z kim mogę bić. Bardzo przydatne. Tylko, że na prywatnych światach nie działa, trzeba było zmienić dane. Kurczę, przyszła. Założyłem błogosławieństwo szybko. No i się bijemy. Myślę, że przegram, bo to jednak jest 274 plus, czyli dodatkowe są itemki. Przebrałem płonącą. Nie wiem zbytnio jak walczyć, bo to jednak nie moja postać. Jeszcze teraz na celnym mi nie siadł krytyk. No niestety przegram tą łaźnię raczej. Nie spodziewałem się, że wygram nawet. No, jak myślałem, większych szans tu nie mam. Chociaż. Unik jakbym teraz zrobił. O tym mówię. To może. Może. Oj, dobra, nie. Już jest po łaźni. Było blisko. 3% moja, 22. Przegrałem niestety. Bardzo pechowo walkę. Zostało jej 3%. Wcześniej 6. No, walka dosyć wyrównana. Gdyby nie ten unik, to myślę, że zakończyłaby się zupełnie inaczej. Chyba najkrótsza łaźnia, jaką nagrałem. Przegrana niestety. Jeden przeciwnik i od razu przegrana. Ale zawsze to coś. A błogo mi zostanie na takie akcje jak ta. Dzisiaj moich znajomych atakowali na. O, wrogi klan jeszcze. Atakowali w grupę właśnie ci uczestnicy, więc czemu by im tyłków nie sprać za to? Tak, wiem. Zły Joan. Zły Joan atakuje z przewagą. Żeby uatrakcyjnić już to łaźnię, którą przegrałem i się nic nie zdarzyło, to zarzucę jeszcze kilka PvP. Na magu 85 przejdę się specjalnie, jeśli ktoś będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie jest nic ustawione. Pakiet pominięty.
Pięknie. Jeśli ktoś był tylko dla łaźni, to w sumie już można ominąć. Nie wiem, coś się zbugowało. Dobra. Muszę zmienić w końcu to. Ten śnieg na deszcz. Wiosna niedługo. Błogosławieństwa 14 minut, czyli następną łaźnię już wiem, że mi zabraknie. Trudno, będę się relogował w takim razie. Czyli wiadomość na skrzynce, ale... Boję się otwierać, może prywatna korespondencja jakaś jest. No niestety, tu nikogo nie ma. O nie, jest, sorry. Niech będzie takie PVP, zawsze coś. Ila z frajerzy, tylko z przewagą. Niestety. To chyba nic. Dziękuję. Żegnam się z wami. Do następnego razu. Może dzisiaj jeszcze filmik zarzucę. Jeśli ktoś dotrwał, to teraz. Kolejny raz zaznaczam. Jeśli chcesz prezentację o dodatku w komentarzu, to napisz w komentarzu, jeśli chcesz prezentację dodatków. Mi się nie chce ich zbytnio udostępniać na internecie, ale zobaczysz, jakie są, będziesz mógł szybciej je znaleźć. Jak zbierze się na przykład 500 słów, czy ileś, nie wiem dokładnie ile, to może zbiorę się i napiszę materiał. O, napisał mi, że mam przesrane. Może zbiorę się i napiszę, zrobię materiał. Ogólnie, ze wszystkimi dodatkami. Aż pokażę, co napisał. O, mam przesrane. Także tym optymistycznym akcentem zakończę tą przegraną krwawą łaźnię. Na razie.